Marcin Fijołek, studio telewizyjne w Polsce.pl. Zapraszamy już do popołudniowej części naszej audycji. Razem ze mną, może nie razem ze mną, tylko przy naszym redakcyjnym telefonie, pan poseł Jacek Tomczak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie pośle, zastanawialiśmy się nawet tutaj troszkę w redakcji, żartując, jak pana przedstawić, bo przecież wczoraj został pan wykluczony z szeregów Platformy Obywatelskiej. Czuje się pan jeszcze związany z tą partią? No, ta decyzja, po pierwsze, musi być dostarczona oficjalnie, musi być uprawomocnić się, musi więc to jeszcze pewnie trochę potrwa, ale mam nadzieję, że też jak ochłoną trochę emocje i to, że będzie opcja normalnej rozmowy z kolegami, który podzieli taką, myślę, że nieprzemyślaną decyzję. A wierzy pan w to, że Grzegorza Schetynę uda się przekonać i kierownictwo Platformy Obywatelskiej uda się przekonać do zmiany tej wczorajszej decyzji o wykluczeniu trójki posłów? To zależy bardziej od nich niż od nas, więc jakby to poparcie pytanie do Grzegorza Schetyny, no w jakim kierunku dryfuje Platforma w tej chwili. A jak pan to czyta, w tę wczorajszą decyzję, niezależnie od pana indywidualnych, prywatnych odczuć, w którą stronę Platforma dryfuje, sądząc po takiej, a nie innej decyzji kierownictwa klubu? Co, no, niewątpliwie jest tak, że takie sprawy jak kwestie światopoglądowe, no, były gwarantowane w programach programowych Platformy, takie chociażby deklaracja krakowska, która jasno stwierdzała, że w tych sprawach posłowie zawsze będą głosowali zgodnie z własnym sumieniem. No, w tym momencie niewątpliwie jest tak, że jest to wprowadzenie dyscypliny w tym głosowaniu, no, jest odejściem od tych dokumentów programowych. Ja powiem szczerze, nie rozumiem tego, uważam, że to za decyzję błędną, gdyż do tej praktyki wszyscy parlamentarzyści byli bardzo przywiązani, pewnego dobrego obyczaju, że w sprawach wolności sumienia nie ma dyscypliny i każdy ma ten komfort, że może zagłosować tak, jak uważa, zgodnie z własnym sumieniem. No, a oczywiście się decyzji później rozpoczyna się przed wyborcami. A to zapytam pana trochę w roli adwokata diabła, no może nie diabła, ale kierownictwa Platformy Obywatelskiej, no, które przekonuje, że to głosowanie nie było światopoglądowe, dotyczyło wyłącznie tego, by projekt tak zwany Ratujmy Kobiety przeszedł do drugiego czytania. Choćby tak, żeby zachowali się państwo choćby tak, jak Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz czy Krystyna Pawłowicz. Znaczy, gdyby przyjąć tradycyjną linię, którą Platforma do tej pory przyjmowała, czyli z obrony kompromisu aborcyjnego, to takie klasyczne zachowanie, jakie do tej pory stanowisko Platformy mogłoby wyglądać, to byłoby takie, że odrzuca się obydwa projekty, jako na przykład skrajne, na skrzydła mają wolność sumienia i głosują zgodnie z własnym sumieniem. To byłoby takie umiarkowanie centrowe stanowisko. Natomiast tutaj mieliśmy dyscyplinę, to z jednej strony zirytowało szereg posłów, czy praktykę niedopuszczalną, przynajmniej do tej pory, i niepraktykowaną w klubie Platformy w sprawach światopoglądowych. No to jeszcze w dodatku poparcie jednego projektu i odrzucenie drugiego, mimo że obydwa były obywatelskie. Więc dlatego też tylu, mi się wydaje, że głównym powodem takiego niego wyniku było wprowadzenie dyscypliny i irytacja szereg posłów na takie postawienie sprawy w klubie przez liderów. A czuje się pan pokrzywdzony wczorajszą decyzją kierownictwa klubu parlamentarnego? Czuje że pan, że to decyzja niesprawiedliwa? No, zdecydowanie tak. Przede wszystkim wszyscy byli w szoku, że tak daleko poszły te konsekwencje. Nikt tego wcześniej nie przewidywał. To ewidentnie jest jakby krzywdzące, ponieważ jasno te osoby akurat, które ta trójka nasza zadeklarowała publicznie, jak będzie głosowała, że głosuje zgodnie z własnym sumieniem, tak
robili to do tej pory. No właśnie, to nie pierwszy raz, kiedy akurat pan i pani poseł Fabisiak i pan poseł Biernacki głosujecie w sprawach ochrony życia jednoznacznie za ochroną życia, jednoznacznie przeciw projektom liberalizującym dostęp do aborcji. No moje pytanie brzmi, skąd w takim razie tak ostra decyzja kierownictwa klubu? Jak pan to tłumaczy już tak z czysto politologicznego punktu widzenia? Ona jest niezrozumiała. Powiem szczerze, że nikt z naszej tam grupy konserwatywnej nie był w stanie tego wytłumaczyć. Nie uzyskaliśmy też jakiejś jednoznacznie sensownego wytłumaczenia tej decyzji. Wydaje mi się, że po prostu część lewego skrzydła bardzo się platformę na tym projekcie zafiksowała i uznała, że jest to projekt tak kluczowy i ważny, że uzyskali pewną przewagę wśród liderów, przekonując ich do takiego, nie innego zachowania. A panie pośle, a widzi pan jeszcze miejsce dla siebie w szeregach Platformy Obywatelskiej, bo to skrzydło konserwatywne, o którym pan mówi, no jeśli nie zostało obcięte w ogóle, no to mocno nadszarpnięte została jego kondycja. Naprawdę, że to skrzydło staje się coraz słabsze w Platformie, aczkolwiek jeżeli Platforma zamierza wygrywać, to musi grać skrzydłami, musi mieć też silne skrzydło konserwatywne. Nie pan, no, do tanka trzeba dwojga. No, to nie tylko kwestia woli jednej strony, woli dwóch stron. Sprawa jest, myślę, że cały czas jeszcze otwarta. No, natomiast takie decyzje no, nie ułatwiają porozumienia, wręcz przeciwnie, oddalają nas od siebie. No właśnie, panie pośle, nie chcę wyjść na tego, który namawia do rozwodu pana z partią, ale tak jak pan powiedział, do tanga trzeba dwojga, tymczasem no, jeden z tych partnerów mówi, tańca nie będzie. Jeśli jest decyzja o wykluczeniu z partii, wykluczeniu z klubu, no to wydaje się, że trudno będzie o odbudowanie tego zaufania. Emocje dzisiaj są na piku i są bardzo wysoko. Myślę, że muszą one chwilę opaść i wtedy ewentualnie można próbować wrócić do jakiejś rozmowy. Natomiast w tym stanie emocjonalnym, w którym się wszyscy w tej chwili znajdują po takich decyzjach nieuzasadnionych i dla krzywdzących i błędnych, myślę, że pewnie w najbliższym tygodniu się jakieś sensowne rozmowy nie odbędą. Natomiast czy się uda to posklejać, no to czas pokaże. A będzie pan próbował to sklejać? Będzie się pan odwoływał od decyzji kierownictwa klubu? Rozmawiać zawsze warto, rozważam taką opcję. Najpierw chciałbym dostać tą uchwałę i tą decyzję, bo nikt z nami nie rozmawiał. Pamiętam, że ta decyzja zapadła w ten sposób, że nikt z nami nie porozmawiał. Otrzymaliśmy po prostu informacje z mediów, ani Marek Biernacki, ani w trakcie tego zarządu nie był nikt informowany. No przepraszam, panie pośle, potraktowano was jak w pierwszorocznych posłów, jak drugoligowych polityków, a nie polityków, którzy no nadawali ton, jak Marek Biernacki, merytorycznemu charakterowi tej działalności waszej partii. No, z tym też się nie zgadzamy, z takim podejściem do parlamentarzystów, z takim traktowaniem parlamentarzystów. Nie ukrywam, że coś też nas to wzburzyło i aby źle ten sposób, taki sposób traktowania ludzi nam się bardzo nie podoba. No, widzowie w Polsce.pl mogą nie wiedzieć, nie znać pełnego pana życiorysu politycznego, ale pan miał już przecież na koncie dość dużą współpracę, intensywną z Prawem i Sprawiedliwością, z obozem, nazwijmy to, Zjednoczonej Prawicy. Czy widzi pan dla siebie scenariusz, w którym no, prowadzi pan też rozmowy dzisiaj już z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Stanisław Piotrowicz mówił dzisiaj na naszej antenie, że taka furtka jest otwarta, gdyby tylko państwo, bo mówimy też o pani poseł Fabisiak, zechcieli. Nie prowadzę żadnych rozmów. Dla mnie kluczową sprawą jest zamknięcie i wyjaśnienie tej sytuacji, jaka miała miejsca wczoraj. Nie będę też na gorąco żadnych decyzji podejmował, więc na razie chciałbym wyjaśnić
porozmawiać z kolegami z Platformy. Panie pośle, to dopytam jeszcze już nie o pana przypadek, czy o pana posła Biernackiego, ale właśnie o samą kondycję Platformy. Czy nie wydaje się panu, że w ostatnich tygodniach, miesiącach, no właśnie to środowiska lewicowe, czy takie choćby instytucje jak Gazeta Wyborcza, no dość intensywnie i mocno wpłynęły na to, czym jest dzisiaj Platforma, bo daleko dzisiaj Platformie chyba do tego projektu z lat 2001-2005. Rzeczywiście, że jest problem, ma duży z odbudowywaniem elektoratu i bycia taką szeroką formacją, jaką była w poprzednich latach. Próbowaliśmy się z tą argumentacją przebić liderów Platformy, że jest Grzegorz Schetyna w pewnym momencie dał jakiś sygnał, że rzuca prawo kotwicę po prawej stronie i że nie będziemy popierali projektów, które są jasno proaborcyjne i które wprowadzają aborcję na żądanie, dlatego tym bardziej byliśmy zaskoczeni tą sytuacją, która miała miejsce w tym tygodniu. A na czym polega dzisiaj główny problem, panie pośle, już nie tylko Platformy, ale całej opozycji? Dlaczego nie potrafią się państwo przebić, no, z pozytywnym przekazem, też takim jednoznacznym, jakimś określonym? Bo mam wrażenie, że tak jak pan zasugerował, no miotacie się od lewa do prawa, a to chcecie zakładać, rzucać kotwicę na prawo, a to za chwilę wsparcie dla feministek. No trudno nadążyć. Problem jest taki, że jest problem z komunikacją, że Platforma nie może się przebić z swoim przekazem. No i też, że mało gra skrzydłami. Myślę, że za mocno gramy po lewej stronie cały czas, a za mało na umiarkowany elektorat centroprawicowy. I tutaj jest ten problem, że za dużo pola Platforma w przekazie, jakby z takich czysto socjologicznych powodów politycznych, oddałam tutaj PiS-owi. A zgodzi się pan z taką teorią, że po ostatnich zmianach w rządzie Mateusza Morawieckiego o tę walkę o centrowych wyborców będzie Platformie jeszcze trudniej, bo no tak jak mówią komentatorzy, pozbycie się z rządu Antoniego Macierewicza czy Witolda Waszczykowskiego ułatwi Prawu i Sprawiedliwości kurs ku centrum, kurs ku wyborcom, którzy nie do końca byli dziś przekonani do Prawa i Sprawiedliwości. No, ewidentnie jest tak, że to jest ruch w kierunku centrum i pozbycie się z rządu takich osób jak Antoni Macierewicz czy Szyszko, minister, no to ewidentnie te osoby, które były najbardziej kontrowersyjne, które najłatwiej było strzelać, usuwa z rządu, czym sytuacja się pogarsza niewątpliwie dla ugrupowania takiego, jakim jest PO, i widać, że PiS ewidentnie chce ruszyć w stronę centrum. Także niewątpliwie ta sytuacja będzie trudniejsza. Rozmawiałem kilka dni temu w środę w Sejmie z Antonim Mężydłą, no można powiedzieć posłem z konserwatywnego skrzydła Platformy, albo tego, co pozostało po konserwatywnym skrzydle Platformy, i on powiedział wprost, no na dziś nie widzi szans dla Platformy, by w wyborach w 2019 roku podniosła rękawicę i nawiązała realną walkę z partią Jarosława Kaczyńskiego. Zgadza się pan z tym? Nie zgadzam się z tym. Uważam, że jest to opinia przesadzona. Jest dużo czasu do tego momentu. Platforma ma dużą szansę się odbudować. Natomiast no, Antoni Mędrzydło też, przynajmniej z tego, co mi deklarował, no, nie autoryzował tej opinii. Twierdzi, że ona wygląda inaczej, także to jest duży szum informacyjny wokół tej sprawy. Osobiście rozmawiałem z nim, więc gwarantuję, że pan poseł powiedział dokładnie to, co powiedział. Mamy nagranie, w razie czego możemy je opublikować. Panie pośle, to na koniec jeszcze chciałbym zapytać o taką strategię dla Platformy, dla opozycji na te następne dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak powinni zachować się politycy opozycji, by nawiązać tę realną walkę? Mówi się o zjednoczeniu opozycji, o wspólnej liście wyborczej. To dobry kierunek, czy jednak trudno będzie połączyć partię o różnych wrażliwościach, różnych programach? To nie wiem, czy będzie trudno. To bardzo trudno będzie pożenić
tak szeroką formułę, no ale przynajmniej te środowiska, które są centrowe, centrum prawicowe i centrum lewicowe, można próbować jakoś tam integrować i w miarę taki szeroki blok Platforma pewnie będzie próbowała stworzyć. Czy to się uda, czas pokaże. Jacek Tomczak, poseł Platformy Obywatelskiej, choć wczoraj wykluczony z szeregów tego klubu, zapowiada, że jeszcze z tej platformy nie wychodzi, z naciskiem na jeszcze, bo przecież czas pokaże. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę i wszystkiego dobrego. A my za chwilę, po krótkiej przerwie, wracamy z kolejną rozmową. Zaglądamy w kuluary Sejmu, gdzie czeka na nas nasza reporterka Anna Starzyńska. Pozostańcie państwo razem z nami.